Nogi! Ksiądz pomocy! Którzy z nich to ci dobrzy, a którzy to ci źli? No, oni wszyscy są źli! Pomocy! Uważaj, Ole! Po co księga ksiąg teraz tu w ogóle przyprowadziła? Cały świat szalał! Pomocy! Pomocy! Nie! Zostawią! Wynocha stąd! Ja to biorę! Wielka jest niegodziwość ludzi. Wszystko, o czym myślą i co zamierzają, jest złe. Zgładzę każdą żywą istotę na ziemi, bo żałuję, że ich stworzyłem. Musimy znaleźć jakąś kryjówkę. Ratunku! Niech on cię ratuje. Wagary to był jego pomysł. O, byłaś tam ze mną, bo Patryk wpadł ci w oko. Krzysiu, na pewno wiesz, co robisz? Lekcje za pół godziny. Na pierwszej lekcji siedzisz w świetlicy, a ja mam zwolnienie od mamy. Podrobiłeś zwolnienie od mamy? Rzuć na luz, to nic takiego. Krzysiu, zapomniałeś śniadania. Znowu. Poszedłem do szkoły, żeby ci je dać, ale ciebie tam nie było. Więc namierzyłem cię moim GPS-em i zdaje mi się, że włamujesz się do skateparku. Przed otwarciem. Wiesz, Giz, jesteśmy trochę zajęci. Siema, Broto. Gotowy? No raczej. Cześć, Patryk. Patryk, znasz już Olę? Hej, tędy, Proton. Zobaczmy, co my tu mamy. Twoja deska ma turbonapęd? Dzięki tym nitro rakietom moja ekipa wygra dziki turniej w przyszłym tygodniu. Jesteś na tyle twardy, żeby z nami pojechać? Więc... Pokaż mu, Zuza, o co chodzi. Nagraliśmy to w czasie akcji w zeszłym tygodniu. Wystarczy! Teraz pokaż, na co ciebie stać! Krzyś! Możemy pogadać? Przepraszam na minutkę. To jest bardzo, bardzo niebezpieczne! Dlatego nazywają ich deskomaniakami. To najdziksza ekipa w mieście i chcą, żebym dołączył do nich przed dzikim turniejem. Czy słowa maniak i dziki w ogóle cię nie martwią? Nie widzisz, że cały ten Patryk jest niebezpieczny? Jak dla mnie jest słodki. Księga ksiąg! Przecież Księga ksiąg powiedziała, że spotkamy sprawiedliwego człowieka, który żyje w przyjaźni z Bogiem! Jednego jestem pewna. Jeśli na ziemi został jeden sprawiedliwy, to nie w tym mieście! Uważajcie w nogi! Ole, uważaj! Naprawdę chciałbym zostać i was chronić, ale... Giz, wiesz, dokąd idziesz? Gdziekolwiek, byle jak najdalej stąd! Nadal nie rozumiem, dlaczego Księga Ksiąg zesłała nas w sam środek miasta, w którym wszyscy chcą się nawzajem pozabijać. Tak, tym bardziej jeśli chciała, żebyśmy poznali kogoś, kto żyje w przyjaźni z Bogiem.
Myślę, że to może być on. Zbuduj arkę z drzewa żywicznego i powlecz ją smołą wewnątrz i na zewnątrz. Co to jest arka? Według moich danych, arka jest opisana w Biblii jako ogromna łódź zbudowana przez Noego. Długość arki 300 łokci, 50 łokci jej szerokość i wysokość jej 30 łokci. Nakrycie arki przepuszczające światło. Sporządzisz na łokieć wysokie i zrobisz wejście do arki w jej bocznej ścianie. Uczyń przegrody dolną, drugą i trzecią. Ja zaś sprowadzę na ziemię potop, aby zniszczyć wszelką istotę pod niebem. Wszystko, co istnieje na ziemi, wyginie. Ale z tobą zawrę przymierze. Wejdź przeto do arki z synami twymi i żoną, i z żonami twoich synów. Świetna robota, bracie. Naprawdę ci się udało, Noe. To jest naprawdę wielka łódź. Masz rację, Olu. To bardzo duża łódź wybudowana na pustkowiu, gdzie w zasięgu wzroku nie ma ani kropli wody. Moje detektory nie wykrywają też niczego, co mogłoby wskazywać na opady. Gizmo, Bóg powiedział, że ześle potop. Więc wydaje mi się, że twoje detektory się mylą. Ha! Wejdź do arki. Z całą twoją rodziną, bo przekonałem się, że tylko ty jesteś wobec mnie prawy wśród tego pokolenia. Z wszelkich zwierząt czystych weź z sobą 7 samców i 7 samic. Ze zwierząt zaś nieczystych po jednej parze. Wow, spójrzcie na nie wszystkie. Również i z ptactwa, by w ten sposób zachować ich potomstwo dla całej ziemi. Wow, patrzcie na to! Mam nadzieję, że mamy dość przegród dla wszystkich. Tak, a ja mam nadzieję, że te przegrody są dość wielkie. Wow, co to? Prowadźcie je parami! Ofiarne na prawo, nieofiarne na lewo. Dobrze, że krowy nie latają. Fuj. Albo słonie. Dalej, ruszajcie się. To już chyba ostatni. Dalej, Giz, przyprowadź je tutaj. No, jesteśmy spakowani, a deszczu wciąż nie widać. Wow! To niesamowite! Wow! Wow! Ale super! Nie do wiary, że wszystkie się idealnie zmieściły. Wow!
Noe, skąd wzięła się ta przemoc? I czy Bóg naprawdę jest zły na wszystkich? Nie wiem, czy zły to właściwe słowo, Krzysiu. Myślę, że Bóg ma złamane serce. Ludzie krok po kroku stawali się coraz bardziej źli i brutalni. I to wszystko, co z nich zostało. Noe znalazł łaskę w oczach Pana. A co do innych... Rozrywki. Nie rozumiesz? Te zwierzęta, rodzina Noego i my. Nikogo więcej już nie ma. I te wszystkie zwierzęta! 20 dni! Nie wiem, jak długo to jeszcze zniosę! No, czy ktoś mógłby zamknąć słonia w jego zagrodzie? Więc chodzi o twojego przyjaciela. Patryka, tak. Myślałem, że chce się z nim przyjaźnić, być jak on. On uważa, że nie musi przestrzegać żadnych zasad. Jakby on i jego kumple byli kimś wyjątkowym. To trochę pociąga, prawda?
ekscytuje. Nieco ryzykowne. Bardzo ryzykowne. Pamiętasz to uczucie? Uczucie, które mówi: wiem, że to, co robię, jest złe? Tak. W końcu przestajesz słuchać tego głosu. Raz podejmujesz złą decyzję, potem kieruje tobą egoizm, tak jak twój przyjaciel. Jak ci ludzie tam na zewnątrz. Nic ich nie obchodziło. I dawno temu przestali żyć tak, jak chce Bóg. I w końcu stracili wszystko. Też taki jestem? Już dla mnie za późno? Nie, Krzysiu. Przecież wciąż o to pytasz. Bóg nie porzuca tych, którzy próbują dla Niego żyć. Nocy i nic, tylko deszcz. I zwierzęta. Ale Bóg pamiętał o Noem, o wszystkich istotach żywych, które były z nim w arce. I Bóg zesłał wiatr nad całą ziemię i deszcz przestał padać. I dokładnie po 5 miesiącach od początku potopu arka osiadła na górach Ararat. 2,5 miesiąca później woda cały czas opadała i ukazały się szczyty innych gór. Po kolejnych 40 dniach Noe otworzył okno, które wcześniej uczynił, i wypuścił kruka. Ale ten wylatywał i zaraz wracał, dopóki nie wyschła woda na ziemi. Potem wypuścił z arki gołębice, aby się przekonać, czy zniknęły wody z powierzchni ziemi. Ale gołębica nie mogła znaleźć miejsca, gdzie by mogła usiąść, i wróciła do arki, bo jeszcze woda była na całej powierzchni ziemi. Noe wyciągnął rękę i zabrał ją do arki. Przestań się kręcić, bo nigdy się nie uda! Gis? Powiedz, co ty wyprawiasz? Krzyś, Ola! Muszę się wydostać z tej łodzi! Wiecie, jaki jest problem z tymi ptakami, które Noe wysyłał, żeby znaleźć ląd? Niczego nie znalazły? Dokładnie! Bo Noe wysyła je bez odpowiedniego sprzętu! Ale dość tego! Wyposażyłem tego ptaka w monitor z systemem kartograficznym na podczerwień, wizjer laserowy, baterię słoneczną z przetwornikiem cieplnym i parasol. Z tym ultranowoczesnym zestawem rekonesansowym w mgnieniu oka znajdzie suchy ląd! I spadochron. Daj sobie spokój z tym ptakiem. Zwłaszcza, że Noe znów wypuścił gołębice. Myślę, że ma wszystko pod kontrolą. Minęły ponad 2 miesiące i ziemia nareszcie była sucha. Wyjdź z arki wraz z żoną, synami i żonami twoich synów.
Wyprowadź też ze sobą wszystkie istoty żywe, spośród ptactwa i bydła i zwierząt pełzających po ziemi. Niechaj rozejdą się po ziemi, będą płodne i niech się rozmnażają. Będą zatem istniały, jak długo trwać będzie ziemia, siew i żniwo, mróz i upał, lato i zima, dzień i noc. Tęczę kładę na obłoki, aby była znakiem przymierza pomiędzy mną a ziemią. Będę pamiętał o moim przymierzu, które zawarłem z wami i z wszelką istotą żywą, z każdym człowiekiem. I nie będzie już nigdy potopu na zniszczenie żadnej istoty. Księga ksiąg! O tak! Mam już dość podróży morskiej! Więc piszesz się na to, czy nie? Nie. Co? Słyszałeś. A teraz daruj, ale spieszę się do szkoły. Ja też. Ja nie idę do szkoły, ale nie myśl sobie. Mam mnóstwo innych rzeczy na głowie. O, mam coś do zrobienia, wiesz? I to coś nie ma nic wspólnego z tobą, ani... Okej, idź! Ale nie wracaj na kolanach, Proton! Bo deskomaniacy nie dają drugiej szansy! Co ja w nim widziałam? Wcale nie jest tak fajny, jak mu się wydaje. Ta... Wiesz, że będziemy musieli zostać po lekcjach za karę za wagary? Mogło być gorzej. Widzieliśmy, jak strasznie źle może być. Ale Bóg może wszystko naprawić. Całkiem zmień dla Ciebie, Panie, żyć już chcę. Moje życie żałuję.